Witam. Witam serdecznie w magazynie audiowizualnym Polaraxa. Prawdopodobnie każdy dziś zna osobę Joe Rogana, który z boksera MMA przeistoczył się w niezależnego dziennikarza i stworzył najbardziej popularny podcast na świecie pod tytułem Joe Rogan Experience. Jego program trwa wiele godzin i Rogan zaprasza do niego nietuzinkowych i często kontrowersyjnych rozmówców. Nie ma tam limitu tematów i rozmawia się tam także o UFO. Jednym z ostatnich gości Rogana był raper, piosenkarz i tekściarz Post Malone. W pewnym momencie obaj panowie zaczęli rozmawiać o UFO i nagle Rogan zaczął opowiadać o pewnym odtajnionym już dokumencie CIA, w którym jest mowa o grupie rosyjskich żołnierzy, którzy podczas spotkania z UFO zostali zamienieni w kamienie. Zaintrygowany tą historią, zacząłem szukać w internecie jej śladów i szybko dotarłem na stronie CIA do konkretnego dokumentu, który chciałbym Państwu przedstawić. W rubryce Temat dokumentu wpisano: gazeta informuje o nieszczęśliwym wypadku związanym z UFO. W rubryce Oryginalne źródło wpisano: Kijew, hołos Ukrainy. Z 27 marca 1993 roku. Cytowany w dokumencie tekst ukazał się w gazecie Tiernopil Wieczyrny i był częścią artykułu pod tytułem Kosmiczny rewanż. Tiernopil to oczywiście Tarnopol, miasto założone przez hetmana Jana Tarnowskiego i miejsce urodzenia takich ludzi jak egiptolog, profesor Michałowski czy generał Kleberg, który stoczył ostatnią bitwę w kampanii wrześniowej pod Kockiem. Przejdźmy jednak do artykułu, który zamieszczono w dokumencie CIA. Cytuję. Kiedy Michaił Gorbaczow rozwiązał w 1991 roku główny zarząd administracyjny KGB, mnóstwo materiałów z tego departamentu znalazło drogę, by trafić za granicę, a w szczególności do CIA. Jak podaje miarodajny kanadyjski magazyn Weekly World News, amerykański wywiad zdobył liczący sobie 250 stron dokument dotyczący ataku UFO na oddział wojska na Syberii. Dokument zawiera nie tylko wiele dokumentalnych fotografii i rysunków, ale także zeznania konkretnych uczestników tych wydarzeń. Jeden z przedstawicieli CIA określił ten przypadek jako straszny obraz zemsty ze strony istot pozaziemskich. Obraz mrożący krew w żyłach. Z materiałów KGB wynika, że nisko lecący pojazd kosmiczny o kształcie latającego spotka pojawił się nagle nad oddziałem wojska, który prowadził rutynowe ćwiczenia wojskowe. Z nieznanego powodu któryś z żołnierzy nieoczekiwanie odpalił rakietę ziemia-powietrze i trafił nią w pojazd UFO. Pojazd spadł na ziemię i wyszło z niego 5 niewysokich humanoidalnych istot o dużych głowach i dużych czarnych oczach. Z zeznań napisanych przez dwóch żołnierzy, którzy pozostali przy życiu po tym, jak wydostali się ze szczątków połamanych drzew, wynikało, że obcy stanęli blisko siebie i połączyli się w pojedynczy obiekt przypominający kształtem elipsę. Obiekt zaczął wydawać z siebie ostre dźwięki i syknięcia, po czym stał się kompletnie biały. W ciągu kilku sekund eliptyczny balon urósł do sporych rozmiarów i eksplodował, emitując z siebie silne, jasne, białe światło. W tym momencie 23 żołnierzy, którzy patrzyli na ten fenomen, zamieniło się w kamienne słupy. Tylko dwóch żołnierzy, którzy byli osłonięci i nie byli narażeni na jarzącą się światłem eksplozję, przetrwało. W raporcie KGB napisano, że pozostałości UFO i skamieniali żołnierze zostali przetransportowani do tajnego laboratorium niedaleko Moskwy. Specjaliści uznali, że źródło energii jest nadal nieznane dla ziemian, w jednej chwili zamieniając strukturę żywych organizmów żołnierzy i transformując ich w substancję, której kompozycja molekularna nie różni się od skały wapiennej. Przedstawiciel CIA powiedział, cytuję,
jeśli dokument KGB opisuje prawdziwe zdarzenie. Jest to ekstremalnie niepokojący przypadek. Obcy posiadają broń i technologię przekraczającą nasze rozumienie. Zaatakowani potrafią się obronić. I jest to koniec historii zapisanej w dokumencie CIA. I czy taka historia przemawia do Państwa wyobraźni? Na dodatek Rogan mówi o niej zupełnie serio, sprawiając wrażenie, że wierzy w przedstawiony ciąg wydarzeń. Poświęca na tę historię co najmniej kwadrans, rozważając jej znaczenie. Czy taka historia powinna być serio brana pod uwagę? Publikacja Weekly World News z pewnością nie jest poważnym źródłem. To tam podaje się zazwyczaj newsy o tym, że Elvis Presley żyje, że odnaleziono rajski ogród, czy historię o spotkaniach i romansie Hillary Clinton z obcym o nazwie Plot. Czy o tym wszystkim Joe Rogan nie wiedział? Wątpię. Ciekawe jest to, że wybrał on historię, w której UFO jest realnym zagrożeniem dla człowieka, co wpisuje się w obecną narrację, że UFO może być dla nas niebezpieczne i trzeba stworzyć system do walki z istotami pozaziemskimi. Dokument KGB, na który powołuje się Rogan, miał zostać sporządzony pod koniec lat 80. Co ciekawe, mniej więcej to właśnie w tym czasie rozpadający się Związek Sowiecki odwiedził amerykański dziennikarz zajmujący się UFO, George Knapp, i z jego własnej opowieści wynika, że spotkał on ludzi związanych z sowieckim programem pozyskiwania technologii pozaziemskich. To on wywiózł z Rosji część dokumentów dotyczących UFO i zapewne przekazał je CIA. I myślę, że warto opowiedzieć jego historię, bo jest w jakiś sposób unikalna. W 1992 roku Michaił Gorbaczow podał się do dymisji, a nowym władcą Rosji został Borys Jelcyn. Rozpoczął się wówczas w Rosji okres nazywany dziś rosyjskim słowem pierestrojka. Knapp postanowił wykorzystać ten moment i bezpośrednio w Rosji dowiedzieć się jak najwięcej o tym, jak reagowano w tym kraju na fenomen UFO. Wyruszył do Rosji w 1993 roku i z miejsca dowiedział się, że Rosjanie od zawsze traktowali poważnie wszystkie przypadki pojawiania się UFO. Wiedzieli, że nie są to ani ich pojazdy, ani pojazdy amerykańskie i muszą pochodzić z jakiegoś innego miejsca – na Ziemi, w kosmosie lub innego wymiaru. Niemalże natychmiast powołano w Związku Sowieckim zespoły naukowców, które miały badać zjawisko, a w przypadku jego przejęcia – duplikować znalezioną technologię. Knapp odkrył, że Rosjanie prowadzili swoje badania nad UFO w podobny sposób jak Amerykanie. Rosyjskim odpowiednikiem J. Allen Hynek'a był docent Felix Ziegel z Moskiewskiego Instytutu Lotniczego. Ziegel miał osobiście wizytować miejsca, w których lądowało UFO i szukał tam fizycznych dowodów istnienia obcych pojazdów wizytujących Ziemię. Badano wgniecenia w Ziemi, jakie zostawiał po sobie latający spodek. Analizowano spaloną glebę i roślinność, a także poziom promieniowania radioaktywnego, wpływ takiego pojazdu na drzewa i inną roślinność. Grupa Ziegela liczyła około 20 osób i wielu z nich kontynuowało badania nad UFO po śmierci swojego szefa w 1988 roku. Osoba Feliksa Ziegela jest niezmiernie ciekawa. Miał obywatelstwo sowieckie, ze względu na nazwisko uważano go za Żyda, ale jego ojcem był etniczny Niemiec. Mało brakowało, by się nigdy nie narodził. Kiedy jego matka w marcu 1920 roku była w zaawansowanej ciąży, bolszewicy uznali ją za wroga ludu i została skazana na rozstrzelanie. Pilnujący aresztu czekista nie mógł znieść myśli, że rozstrzelana zostanie kobieta w tak zaawansowanej ciąży i pozwolił jej uciec. Kilka dni później na świat przyszedł Felix. Kiedy dorósł, był zafascynowany niebem i jego rodzice myśleli, że chce zostać popem. Tymczasem Felix wybrał astronomię. Był przekonany, że kosmos roi się od rozmaitych form życia, które odwiedza Ziemię.
jako pierwszy w Związku Sowieckim, głosił teorię, że eksplozja w Tunguszce była efektem rozbicia się pojazdu UFO. W magazynie Smiena pisał, cytuję, pojazdy UFO były widziane w całym Związku Sowieckim. Były to pojazdy o każdym możliwym kształcie, małe, duże, płaskie, sferyczne. Mogą one trwać nieporuszone w atmosferze albo wystrzelić z prędkością 100 tysięcy km na godzinę. Poruszają się, nie wydając z siebie najlżejszego szmeru, tworząc wokół siebie pneumatyczną próżnię, chroniącą przed spaleniem się w atmosferze. Takie pojazdy mają tajemniczą umiejętność znikania i pojawiania się w dowolnym momencie. Do tego są w stanie wpłynąć na nasze środki tworzenia i dostarczania energii, zatrzymując produkujące prąd elektrownie, nasze radiostacje, nasze silniki. Jednak bez pozostawiania po sobie trwałego ich zniszczenia. Taka wyrafinowana technologia może być tylko owocem inteligencji, która rzeczywiście daleko przewyższa naszą. Koniec cytatu. Jego artykuły w Związku Sowieckim robiły prawdziwą furorę i to z nich dowiedziano się na Zachodzie po raz pierwszy o sowieckim UFO. USA i Związek Sowiecki nie dzieliły się w ogóle takimi informacjami ze sobą, ale po upadku muru berlińskiego świat uległ gwałtownej zmianie. W Polsce upadł komunizm, rozpoczynając reakcję łańcuchową w całym obozie państw, tak zwanej demokracji ludowej. Rosja stała się tego częścią i zachłannie testowała kulturę zawsze odgrodzonego murem Zachodu. Kiedy otworzono w Moskwie pierwszy punkt McDonalda, Rosjanie utworzyli do tego symbolu kapitalizmu wielokilometrową kolejkę. Knapp wspominał, że Rosjanie byli tak ciekawi Ameryki i Amerykanów, że otworzyli dla niego nie tylko swoje mieszkania, ale także swoje tajemnice. W 1993 roku Knapp spędził w Moskwie zaledwie 10 dni. Moskwa wrzała. Na Placu Czerwonym stały naprzeciw siebie dwie demonstracje. Jedna prokapitalistyczna, a druga prokomunistyczna. Pomiędzy nimi stało milicja i wojsko. Knapp jednak nie próżnował i odbył szereg spotkań z rosyjskimi naukowcami, którzy byli związani z badaniami nad UFO. W tym burzliwym momencie władcy Rosji mieli ważniejsze sprawy na głowie niż UFO i ludziom związanym z programem badań nad UFO nikt nie zabronił mówić o tym, nad czym kiedyś pracowali. Naukowcy ci nie mieli wątpliwości, że fenomen UFO to także technologia, daleko przewyższająca nie tylko wiedzę Rosjan, ale i Amerykanów. Co ciekawe, rosyjscy naukowcy wiedzieli o amerykańskim systemie sensorów do wykrywania pojazdów UFO, które w tamtych czasach były ściśle strzeżoną amerykańską tajemnicą. Knapp spotkał się z jednym z byłych współpracowników Ziegela, Jurijem Fominem, który prowadził półoficjalne badania nad UFO i regularnie składał z nich sprawozdania przed sowieckimi oficjalami partyjnymi. Interesował się UFO już od lat 50., a z wykształcenia zajmował się elektroniką stosowaną w obiektach przemysłowych. Niektóre dane, jakie uzyskał podczas badań nad UFO, zastosował w sowieckiej technologii wykorzystywanej w sowieckim programie Gwiezdnych Wojen. Knapp spotkał się nawet z głównym twórcą sowieckiego programu Gwiezdnych Wojen, który potwierdził, że nie ma wątpliwości, że UFO istnieje. Ze względu na nieprzewidywalne konsekwencje, Knapp na prośbę tego naukowca nigdy nie ujawnił jego nazwiska. Rosjanie w kwestii UFO byli nieobliczalni i odczuł to na własnej skórze Fomin, który w końcu za pracę nad UFO wylądował w więzieniu, gdzie spędził kilka lat. Sowiecka bezpieka uznała, że Fomin sieje proamerykańską propagandę i trzeba go na jakiś czas odizolować od reszty społeczeństwa. Knapp spotkał w Moskwie także innego prominentnego sowieckiego naukowca, Walerego Burdakowa, który pracował kiedyś bezpośrednio dla Sergeja Korolowa, ojca sowieckiego programu rakietowego. Burdakow powiedział, że Rosjanie w latach 50. mieli pełną wiedzę na temat wypadków w amerykańskim Roswell. W 1948 roku Stalin miał wezwać do siebie Korolowa
i pokazać mu raporty ze spotkań i obserwacji UFO, jakie zdobyli sowieccy agenci. Zapytał Korolowa, co o tym sądzi, na co Korolow odparł, że odpowie za 2 dni po tym, jak zapozna się z dokumentacją, jaką pokazał mu Stalin. Stalin jednak nie pozwolił mu zabrać niczego z pomieszczenia, gdzie się spotkali i kazał mu analizować wszystko na miejscu. Stalin dał mu 2 dni i po ich upływie jeszcze raz zapytał Korolowa, co o tym sądzi. Rakietowiec odpowiedział, że fenomen jest czymś realnym, nie jest groźny dla Rosji i nie jest budowany w Ameryce. Poradził Stalinowi, aby zapoznał z tymi materiałami swoich naukowców. Innym naukowcem zajmującym się UFO w sowieckiej Rosji był Rem Warłamow, pracujący na co dzień w Politechnice Moskiewskiej. Warłamow osobiście odwiedził wiele miejsc, w których lądowało UFO i badał tam fizyczne i chemiczne zmiany, jakie zaszły w glebie i środowisku naturalnym pod wpływem takiego wydarzenia. Warłamow w jednym z przeprowadzonych przez siebie doświadczeń umieścił obok siebie 2 identyczne, precyzyjne czasomierze kwarcowe, jeden w miejscu, gdzie wylądowało UFO, a drugi poza nim. Czasomierze w czasie tego doświadczenia pokazały zupełnie inny czas. Ten wewnątrz miejsca, gdzie lądowało UFO, wyraźnie przyspieszał. Doświadczenie powtórzono z mechanicznymi czasomierzami i tu anomalii nie stwierdzono. Sugerowało to, że w miejscu, gdzie usiadło UFO, energia resztkowa jego napędu dokonywała zniekształcenia lokalnego czasu i zapewne przestrzeni. Warłamow odkrył także, że wewnątrz kręgu, w którym lądowało UFO, gleba jest kompletnie sterylna i zawierała zaledwie kilka żywych organizmów na centymetr kwadratowy pobranej próbki. Poza kręgiem, w podobnie pobranym centymetrze kwadratowym, żyło dziesiątki tysięcy żywych organizmów. UFO nie zabiło żywych organizmów, ale spowodowało, że opuściły miejsce, w którym stał pojazd obcych. Odkrycia i badania Warłamowa potwierdził jeszcze jeden biolog, Jurij Simikow, który także podróżował do tych miejsc. Simikow pracował w laboratorium rządowym i posiadał doktorat w swojej dziedzinie, którą były badania nad organizmami jednokomórkowymi. Zauważył, że w miejscach, w których lądowało UFO, a odwiedził takich miejsc kilkanaście, organizmy jednokomórkowe kompletnie zniknęły. Na podstawie rozmieszczenia resztek żywych organizmów w glebie, Simikow był w stanie określić wygląd takiego pojazdu obcych. Przeprowadził on eksperyment z bezskrzydłymi muszkami, wstawiając pojemnik, w którym je przetrzymywano, do kręgu wygniecionego przez pojazd UFO. Muszki w kręgu oszalały, skacząc w pojemniku jak szalone i próbując w panice opuścić to miejsce. Najwyraźniej niektóre żywe organizmy mają nieznane nam receptory, które wykrywają coś, na co my sami pozostajemy obojętni. Simikow w niektórych z tych miejsc wydobył niewielkich rozmiarów półprzezroczyste kule, wyglądające jakby były zrobione ze szkła, których ani Rosjanie, ani Amerykanie nigdy nie zidentyfikowali. Miały czerwono-rdzawy kolor i Simikow nazwał je kosmiczną spermą. Znalazł je w kilku miejscach lądowania UFO. Niektóre z nich znalazł pod Moskwą, a inne w Kazachstanie, czyli tysiące kilometrów dalej. Uznał, że te obiekty są mechanizmem biologicznym, rodzajem nasienia, które jest w stanie wykiełkować w niezwykle specyficznych warunkach. Uważał, że może z takiej sferuli wyrosnąć tak roślina, jak i zwierzę. Simikow połowę zebranych przez siebie sferul przekazał Napowi, który wywiózł je do USA i oddał do badań. Sferule oglądano pod mikroskopem elektronowym i fizyk, który je oceniał, uznał, że zostały one wykonane przez jakiś rodzaj maszyny i z pewnością nie są naturalne. Nie umiał jednak wytłumaczyć, dlaczego takie sferule pojawiły się w miejscu lądowania UFO. Podobne wnioski wyciągnęły inne laboratoria, do których NAB wysłał rosyjskie sferule. Ostatnim miejscem naukowym, do którego NAB wysłał sferule, było National Atomic Test Museum w Las Vegas, które należy do Smithsonian Institution. Sferule wystawiono w gablocie muzealnej, podpisując je
artefakty obcej cywilizacji. I nikt nie wie, jak to się stało, ale w ciągu 2 lat trzymania ich w gablocie, tajemnicze sferule gdzieś w cieło rozpłynęły się w powietrzu i nikt nie wie, gdzie są. Od czasu ich zniknięcia upłynęło już 5 lat. Na szczęście, zanim zniknęły, udało się dokonać ich analizy i wiadomo, z czego zostały zrobione. Dzięki znajomości z miliarderem Robertem Bigelow, NAB przekazał sferule do NEEDS, organizacji naukowej, która badała m.in. tajemnice rancha Skinwalkera. Naukowcy z NEEDS przekazali je ludziom pracującym w BAS, czyli w Bigelow Aerospace Advanced Space Study, która wzięła udział w projekcie AATIP prowadzonym przez m.in. Lou Elizondo. Analiza sferul, mimo że jest znana, jest nadal utajniona i Bigelow nie pozwala jej wyjawić. To, co wiadomo, to, że nie ma w sferulach elementów nieznanych nauce, ale ich kompozycja chemiczna jest niezwykle intrygująca. Tak więc 10 dni w Moskwie w 1993 roku były dla NAPA niezwykle intensywnie spędzonym czasem. Byli sowieccy naukowcy pracujący przy projektach związanych z UFO chętnie opowiadali o tym, nad czym pracowali. NAB powrócił do Rosji w 1996 roku. Prowadził pertraktacje z rosyjskim Ministerstwem Obrony, rozmawiając o sowieckich programach związanych z badaniami nad UFO. Rosjanie zgodzili się pokazać NAB-owi część zgromadzonej przez siebie dokumentacji. NAB miał się ponownie spotkać z sowieckimi naukowcami, z którymi rozmawiał 3 lata wcześniej. Nieoczekiwanie jednak, wszystko co o sowieckim programie badań nad UFO opublikował NAB w Ameryce, trafiło do rosyjskiej prasy. Naukowców wymieniono z imienia i nazwiska i nazwano zdrajcami. Po przylocie do Moskwy nikt z dawnych rosyjskich znajomych NAB-a nie chciał z nim rozmawiać. Naukowcy byli po prostu przestraszeni, czemu znając układy panujące w Rosji, nie ma się co dziwić. Naukowiec Nikołaj Kapranow napisał w liście do NAB-a, że gdyby taki artykuł ukazał się w Rosji 5 lat wcześniej, to on sam znalazłby się w więzieniu. Gdyby do tego doszło 10 lat wcześniej, byłby rozstrzelany. Jedyny człowiek, jaki chciał jeszcze z NAB-em rozmawiać, był dr Jurij Płatow, pracownik Instytutu Ziemskiego Magnetyzmu przy Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie. Płatow był jednak UFO-sceptykiem i uważał, że 90% przypadków UFO zaobserwowanych w Rosji to źle rozpoznane starty rakiet, samoloty lub inne ziemskie pojazdy powietrzne. Płatow był w Rosji tym, kim w Ameryce był kiedyś Philip Glass, największy debunker w historii UFO. Zwalczał wszystko, co było związane z UFO i niszczył życie ludziom zajmującym się tym fenomenem. Dokumenty Ministerstwa Obrony, które pokazano NAB-owi, okazały się tak naprawdę dokumentami mającymi udowodnić, że UFO to fikcja. Innymi słowy, ktoś w rosyjskim FSB uznał, że wszystko, co jest związane z UFO w Rosji, należy znów utajnić i uciszyć wszystkich, którzy mówią o UFO. Śledztwo w sprawie sowieckiego archiwum X prowadziło także BBC i Anglicy nawiązali wówczas kontakt z generałem lotnictwa Igorem Malcewem. Malcew był dowódcą sowieckiej obrony powietrznej przez 7 lat i miał wiedzę na temat spotkań z pojazdami nienależącymi do ziemskiej cywilizacji. Wydał on rozkaz, aby nie atakować pojazdów UFO, bo stawały się one groźne dla samolotu i dla pilota. W 1990 roku doszło do takiego incydentu nad Moskwą, gdzie radar wykrył ponad 100 niezidentyfikowanych obiektów latających. Wiele z tych obiektów można było dostrzec gołym okiem i dokonywały one niemożliwych dla samolotów manewrów powietrznych. Nie chcąc marnować czasu, NAB uznał, że poleci do Władywostoku, a stamtąd do Dalniegorska, gdzie doszło kiedyś do rozbicia się pojazdu UFO, które nazwano rosyjskim Roswell. Historię z Dalniegorska opowiadałem już w Polaraksie. NAB spotkał tam dwużylnego, człowieka, który najlepiej opisał wydarzenia, do jakich doszło w tym górniczym mieście w 1986 roku.
UFO rozbiło się na wzgórzu zwanym 611, niedaleko miasta. A dwużylny ze swoją grupą zebrał metalowe szczątki rozbitego pojazdu, a także dziwny rodzaj włóknistej siatki. Analiza wykazała, że metalowe szczątki były stopem, który składał się z 17 elementów, takich jak ołów, krzem, aluminium, cynk, molibden i kilka innych. To, co było zaskakujące w tych badaniach, to brak siarki i fosforu w zbadanym materiale, który jeśli uznać go jako stop alojowy, wykonany na ziemi, musiał te elementy posiadać. Doktor dwużylny przekazał NAP-owi część pobranego w Dalniegorsku materiału. Zebrane przez niego dziwne włókna zostały skradzione z Instytutu Naukowego, do którego posłał je do analizy. I tam właśnie zniknęły. Dziś temat UFO w Rosji znów stał się tematem tabu. NAP przeżył unikalną historię, odkrywając tajemnice rosyjskiego UFO i z pewnością przekazując je do CIA i innych tajemniczych instytucji. Jednak część informacji o UFO nad Rosją dzięki internetowi dociera do tych, których to interesuje. W 2007 roku, 7 lutego, opublikowano informację, z której wynikało, że 2 tygodnie wcześniej mieszkańcy rybackiej wioski Semibałki w rejonie Rostowa złapali w sieć dziwaczne stworzenie przypominające dużą rybę albo syrenę. Stworzenie wydawało z siebie piszczące dźwięki. Początkowo rybacy uważali, że tak naprawdę złapali istotę pozaziemską. Całość sfilmowano smartfonem. Ciało istoty było błyszczące tak, jakby było pokryte woskiem. Ważyło ponad 100 kg. Rybacy nie tylko nie przestraszyli się dziwnego stworzenia, ale już na pokładzie łodzi rybackiej zabili je, a następnie zjedli. Mówili, że w swoim życiu nie jedli smaczniejszej ryby. Syreny istnieją w legendach, jakie opowiada się nad Morzem Azowskim. Dyrektor ZOO w Rostowie, Aleksander Pipkowicz, po obejrzeniu filmu powiedział: konsultowałem się z naszymi ichtiologami i powiedzieli mi, że ryba wyglądała jak jesiotr, ale ja nigdy w moim życiu nie widziałem takiego jesiotra, jakiego smartfonem sfilmowali rybacy. Z kolei Wasilij Gołubiew, gubernator okręgu rostowskiego, napisał na swoim telegramie, że 3 stycznia tego roku w okolicy Rostowa nad Donem zauważono niewielki, jasny obiekt o kształcie kuli, który przelatywał nad tym terenem na wysokości nieco ponad 2 km. Kiedy przelatywał nad osadą Sultan Sala, podjęto decyzję o jego zestrzeleniu. Teren jest naszpikowany bronią przeciwlotniczą, bo leży w strategicznym miejscu tuż przy Morzu Azowskim. Informacje opublikowano na stronie miasta Rostow o nazwie Priviet Rostow, ale nie wyjaśniono żadnych szczegółów związanych ze strzeleniem UFO. Podano jedynie, że było ono w kształcie świetlistej kuli. Udało się jednak zrobić kilka zdjęć obiektu. Następnego dnia, 4 stycznia, pojawiły się zdjęcia z elementami rozbitego pojazdu, który trafiony pociskiem spadł na ziemię. Nikt jednak nie zebrał tych szczątków i ci, którzy coś znaleźli, trzymają te fragmenty w domu jako pamiątki. A UFO nad Rostowem, nad Donem, pojawiało się już wcześniej. W październiku 2022 roku nad Rostowem pojawiły się niezidentyfikowane obiekty latające. Obiekty te obserwowano przez kilka nocy z rzędu. Nie wydawały z siebie dźwięku i po zrobieniu kilku kółek nad miastem odlatywały. W Rostowie oblatuje się helikoptery wysyłane później do rosyjskiej armii i wielu ludzi uważa, że to one stały za tajemniczymi światłami, które obserwowano w nocy. Firma, która je produkuje, nazywa się Rostwiertol i buduje od lat 50. ciężkie śmigłowce. 15 kwietnia 2019 roku widziano także tajemnicze światła na nocnym niebie nad Rostowem. Była to para świateł czerwonych i zielonych. Obiekt leciał powoli, jakieś 25 metrów nad ziemią. Co jakiś czas zastygał w powietrzu na minutę lub dwie, by później przemieszczać się dalej. Obiekt zachowywał się jak dron, ale rozpiętość jego ramion wynosiła 10 metrów. Stanowczo za dużo jak na prywatny dron, ale kto wie? Może to był dron policyjny lub wojskowy. Jeśli tak było, to nieznany jest powód, dlaczego dron emitował jaskrawe światło.
Jeśli prowadził jakieś rozpoznanie, nie powinien ujawniać światłem swojej pozycji. 27 września 2017 roku nad Rostowem obserwowano coś bardzo niecodziennego. Była to ogromna świetlna spirala, obserwowana niegdyś w Norwegii. Władze wojskowe wyjaśniły, że spirala jest efektem prób z rakietą międzykontynentalną Topol, wystrzeloną z miejsca zwanego Kapustin Jar, co zapewne zainteresuje pana Sławka, bo o to kiedyś pytał. Kapustin Jar znajduje się w rejonie astrachańskim. Próba z rakietą zakończyła się pomyślnie, bo doleciała ona do Kazachstanu w ustalone wcześniej miejsce. Odległość pomiędzy Kapustin Jarem i Rostowem to 470 km. Rakieta leciała w przeciwnym do Rostowa kierunku. Trudno jest zrozumieć, jak taką spiralę na niebie mogła zostawić po sobie rakieta. I tu oczywiście naturalnie powstaje pytanie, co to było? Czy była to jakaś technologia, której efekt pokazuje się światu, nie mówiąc, co to jest? Oprócz Norwegii i Rostowa, podobną spiralę na niebie widziano nad Alaską i nad Chinami. Czy ma to coś wspólnego z podgrzewaniem jonosfery i urządzeniami typu HARP? Od czasu norweskiej spirali właśnie HARP jest najbardziej podejrzany w kwestii tworzenia tego fenomenu na niebie. Spirala nie jest fenomenem atmosferycznym, a elektromagnetycznym. Tworzy rodzaj tarczy zatrzymującej pociski czy rakiety. W przypadku Norwegii Rosjanie prowadzili próby z rakietą Buława i rakieta miała zostać zniszczona przez postawioną w ten sposób elektromagnetyczną tarczę. Nie ma jednak żadnych dowodów, aby potwierdzić taką hipotezę. Tak więc, jak Państwo widzicie, w Rosji w kwestii UFO także rozgrywa się wiele interesujących historii, które z pewnością sprawiają, że obraz fenomenu staje się pełniejszy, a przez to ciekawszy. I na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za Państwa uwagę i do usłyszenia. Mówił Krys Miekina.